witam Państwa w kolejnym programie Nasze Sprawy. Szanowni Państwo, po roku czasu wracamy do oczyszczalni ścieków w Łasku. Przypomnę tylko, że to jest jeden z najnowocześniejszych obiektów nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Stąd mój gość, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łasku, pan Mariusz Sowiński. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam bardzo. Proszę powiedzieć, co dobrego słychać u Państwa po roku czasu? Co słychać po roku czasu? Proszę Państwa, po roku czasu tak naprawdę prace oczyszczalni, finalizujemy nasz projekt. Na dzień dzisiejszy, można powiedzieć, z końcem stycznia złożony został wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o płatność końcową, tak naprawdę rozliczający całą tą naszą inwestycję. Inwestycja łącznie zamknęła się kwotą 67 469 tysięcy złotych, z czego 34 682 tysiące to dofinansowanie środkami Unii Europejskiej. Wszystkie rozliczenia zostały złożone. Czekamy na pozytywną, miejmy nadzieję, weryfikację i chyba kontrolę, której będziemy mogli zaprezentować owoc naszej pracy. No i przede wszystkim udowodnić, że wszystko zostało wykonane zgodnie z założeniami umownymi. Nie ukrywam, panie prezesie, że towarzyszyliśmy państwu z kamerą jak gdyby od początku, od momentu rozpoczęcia jakichkolwiek prac na tej inwestycji. Mieliśmy przyjemność, wątpliwą niestety, zobaczyć stan, w jaki ta oczyszczalnia ścieków niestety była. I ta inwestycja to jest olbrzymie przedsięwzięcie finansowe, jeszcze większy wysiłek finansowy, ale to było przedsięwzięcie niezbędne po prostu dla Łasku i gminy Łask, bo stan tamtej oczyszczalni był katastrofalny. Tak, dzisiaj możemy powiedzieć, że oczyszczalnia w tamtym stanie technicznym funkcjonować dalej tak nie mogła. Tak naprawdę groziły nam potężne kary finansowe za zanieczyszczanie środowiska. Wiązało się to z przekroczeniami, które ta oczyszczalnia miała, głównie jeżeli chodzi o usuwanie związków azotu, fosforu. I tak naprawdę stan techniczny obiektów budził już wiele do życzenia. Te obiekty praktycznie przestawały pracować w sposób prawidłowy. Do tego konstrukcje tych obiektów już naprawdę budziły wątpliwość i bezpieczeństwo przede wszystkim. Brak bezpieczeństwa dla obsługi, która tą oczyszczalnię tutaj zapewniała. Najważniejszy chyba problem, który najbardziej dotyczy mieszkańców miasta, to potężna uciążliwość obiektów w zakresie odorów, czyli osadu, który był składowany na tak zwanych lagunach, poletkach osadowych, który był składowany pod chmurą i praktycznie cały rok był emiterem odoru. Patrząc na te potężne prace ziemne i to, co budowaliście od podstaw, powiedziałbym, że nie modernizacja, ale wybudowaliście po prostu nową oczyszczalnię. Tak, to oczyszczalnia praktycznie powstała, można powiedzieć, prawie że w 90% jako nowy obiekt. Ze starej oczyszczalni tak naprawdę została tylko pompownia, główny budynek administracyjny, stare komory, w których był przechowywany osad, budynek technologiczny, który tak naprawdę też przeszedł całkowicie metamorfozę, bo jego funkcje się znacznie zmniejszyły. Tak naprawdę obiekt wymagał modernizacji z faktu tego, że Łask należy do aglomeracji miejskiej wyznaczonej, w której trzeba zapewnić odpowiedni poziom skanalizowania i oczyszczania ścieków komunalnych. Tak naprawdę wynika to z traktatu akcesyjnego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w którym Polska zobowiązała się do spełnienia wszystkich wymogów tzw. dyrektywy ściekowej, w której musimy, proszę Państwa, zapewnić w całej aglomeracji miejskiej minimum 98% stopień skanalizowania, artykuł 3 dyrektywy, mieć odpowiednią oczyszczalnię, która te ścieki z tej aglomeracji przyjmie, artykuł 4 dyrektywy i artykuł 5, który dotyczy niestety tutaj naszej aglomeracji, gdyż jest to aglomeracja wyższa od 15 tysięcy obsługiwanych RLM-ów, tak zwanych mieszkańców w cudzysłowie, podwyższany stopień usuwania biogenów. Gdybyśmy tych wymogów, proszę Państwa, na dzień dzisiejszy nie spełnili, gmina Łask narażona była raz, że na dotkliwe kary z tytułu niewywiązania się z tych zobowiązań w stosunku do Unii Europejskiej, a dwa, na dzień dzisiejszy byśmy płacili potężne kary za przekroczenia z tytułu korzystania ze środowiska. Panie prezesie, na moment się zatrzymam przy tej dyrektywie, bo to jest bardzo istotne, co pan powiedział. Na dzień dzisiejszy, no niestety są gminy w Polsce, którym nie udało się przeprowadzić tak dużej inwestycji jak państwu, co niektórzy próbowali, co niektórzy musieli zwrócić niestety środki ze względu na brak rzetelności ze strony wykonawców i ten problem w Polsce w wielu gminach niestety istnieje. Tak, no mieliśmy tak naprawdę, proszę Państwa, dużo szczęścia. Zakładaliśmy na tym projekcie w fazie przygotowań, koncepcji i projektu, że z tych 67 planowanych milionów złotych uda nam się po przetargach
tak jak to było przed rokiem 2016, sporo zaoszczędzić. Zakładaliśmy, że ten projekt nas wyniesie około 50 parę milionów. Na dzień dzisiejszy musimy się cieszyć z tego, że tą inwestycję udało nam się zbilansować i wygenerować nawet z tych 67 milionów prawie 90 tysięcy oszczędności. W ramach tego projektu wybudowaliście również ileś kilometrów instalacji sanitarno-kanalizacyjnej. Znaczy, to dzień dzisiejszy, proszę Państwa, oczyszczalnia zaprojektowana jest na przepływ roboczy 8000 metrów sześciennych na dobę. Dopływy dzienne ścieków sanitarnych przy pogodzie tak zwanej suchej są rzędu 3-3,5 tysiąca metrów sześciennych na dobę, jeżeli chodzi o sieć kanalizacyjną, plus ścieki dołożone. W porach deszczowych niestety tych ścieków trafia dużo więcej, co na dzień dzisiejszy myślę, że w mieście już też pod przeprowadzeniem tych inwestycji widać, bo wszystkie te ścieki oczyszczamy, przyjmujemy na oczyszczalnię, co nie jest tak dotkliwe dla miasta w postaci podtopień ulic wręcz ściekami sanitarnymi, to co miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Moce przerobowe, proszę Państwa, na oczyszczalni jak najbardziej są. Chętnie każde ścieki przyjmiemy, oczyścimy i to co tutaj Pan redaktor powiedział, oczyścimy chyba najlepiej w Polsce i w Europie. Poprawiliście komfort i jakość życia mieszkańców, nie ma tych odorów, prawda, które były wyjątkowo uciążliwe, szczególnie w okresie letnim. Teraz pora na kolejny ruch, na przyłącza, żeby zadbać również nie tylko o powietrze, ale o glebę. W ramach projektu powstało łącznie nowe 12 ponad kilometrów kanalizacji, umożliwiając przyłączenie się kolejnym 900 mieszkańcom. I tak naprawdę teraz przed Państwa stoi wyzwanie, żeby te Państwa nieruchomości podłączyć. Jest to obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa tak naprawdę. W związku z tym, że jesteśmy w aglomeracji miejskiej, te ścieki wszystkie musimy oczyścić zgodnie z przepisami, czyli w stosunku do wymogów, jakie mamy, czyli podwyższonym usuwaniem biogenu, czyli związki azotu i fosforu. Ma to przełożenie, proszę Państwa, na ochronę przede wszystkim wód podziemnych, tak, bo stan techniczny instalacji pozostawia wiele do życzenia. Stan jakości szamp przede wszystkim tutaj. Musimy też wziąć pod uwagę, że Łask czerpie wodę z odwiertów podziemnych, tak? I ta jakość wód na pewno ma na to potężny wpływ. Dodatkowo szamba na pewno też oddziaływa na otaczający nasz obszar. Mamy Dolinę Rzeki Grabin, mamy obszar Natura 2000, obszary, które są prawem chronione, obszary o bardzo bogatych walorach, można powiedzieć, krajobrazowych, rekreacyjnych. I tak naprawdę cała ta inwestycja jest też po to, żeby tutaj o te walory środowiskowe przede wszystkim zadbać, a przede wszystkim o portfel mieszkańców. Tytułem podsumowania, trwa etap rozliczenia. To wyjątkowa satysfakcja, że to tak poszło, bo poszło, mówiąc szczerze, bardzo dobrze. Macie do rozwiązania jeszcze problem suchej masy. Są suszarnie, w niedługiej przyszłości będzie to nawóz naturalny, miejmy nadzieję, który będzie zasilał również pola i będzie w pełni bezpieczny. Co by Pan chciał powiedzieć? Te cele, które zakładaliście sobie i co mieszkańcy powinni wiedzieć? Co tutaj macie na wiele, wiele lat? Co Wam to zabezpiecza? Znaczy, oczyszczalnia zmodernizowana w tak szerokim tutaj, można powiedzieć, zakresie daje nam komfort poczucia bezpieczeństwa w zakresie przestrzegania przepisów. Uchroni nas przed karami, o których już tutaj mówiłem, z tytułu korzystania ze środowiska. W latach 2014-2017 średnio z oczyszczalni wyjeżdżało 5 tysięcy ton osadu do zagospodarowania rolniczego. Niezwykle uciążliwego osadu, który powodował potężny właśnie odór, potężne problemy z jego zagospodarowaniem. Na dzień dzisiejszy w 2020 roku, po roku pracy oczyszczalni, jest to pierwszy rok, można powiedzieć, który już możemy tutaj wiele powiedzieć, to wyjechało z tej oczyszczalni tylko 900 ton, czyli znacznie mniej. Kolejny aspekt, który trzeba podkreślić, to odnawialne źródła energii w postaci układu biogazu, tak, z osadu, który jest, można powiedzieć, odpadem przy oczyszczaniu ścieków. W komorze fermentacyjnej odgazowywany jest biogaz, który następnie jest spalany w układzie kogeneracji i produkowana jest energia elektryczna na potrzeby oczyszczalni ścieków i energia cieplna. Tak naprawdę w ubiegłym roku ponad 35% energii, która została na oczyszczalni zużyta, pochodzi z biogazu, czyli wyprodukowanej tzw. zielonej energii. Energochłonność obiektu z tytułu poboru energii z sieci spadła o 15% w porównaniu do starego obiektu, a obiekt, jak tutaj Pan redaktor podkreślił, zmienił się drastycznie i urósł, można powiedzieć, bo stara oczyszczalnia tych urządzeń miała znacznie o wiele, wiele mniej. Do tego energia cieplna, która jest skutkiem ubocznym, można powiedzieć, produkcji energii elektrycznej, w pełni pokrywa zapotrzebowanie w energię cieplną na potrzeby
ogrzania obiektu i wygrzania komory fermentacyjnej. Także to są te bonusy wartości dodane, które na dzień dzisiejszy chronią nas przed nadmiernymi kosztami, które ponosiliśmy w latach ubiegłych. Do Państwa coraz chętniej zaglądają inne samorządy, nie tylko z Polski, ale interesują się również naukowcy, profesorowie dbający o środowisko, piszący o środowisku, o oczyszczalniach ścieków, o dyrektywach unijnych, skąd to się bierze. Często z Wami rozmawiałem na te tematy i wiem, że też doceniają to, co tutaj w Łasku udało się Państwu zrobić. Tak, zgadza się. No, oczyszczalnia po roku czasu stała się dość słynnym obiektem w Polsce. Trafiliśmy do dwóch ważnych dla nas branżowych czasopism, Kierunek Wodkami, Forum Eksploatatora. Forum Eksploatatora praktycznie zdominowaliśmy numer, bo mieliśmy łącznie ponad 20 stron artykułów na temat naszych oczyszczalni ścieków, ale najcenniejszy artykuł to artykuł napisany przez panią doktor inżynierę Ewę Witkowską, która dokonała oceny pracy tej oczyszczalni w oparciu o system nadrzędny, który też mamy. To też trzeba podkreślić, bo to jest chluba naszej łaski oczyszczalni, bo jest to jedna z pierwszych oczyszczalni, która tej wielkości taki system ma w Polsce i w Europie, jak się okazuje. Stąd to jest taki ciekawy obiekt do obserwacji i tym obiektem dlatego się tutaj tak wiele instytucji zaczyna interesować. System optymalizacji to tak, ten system nadrzędny to między innymi też zmniejszenie zużycia energii potrzebnej na procesy napowietrzania komór, które widzimy w tle tak naprawdę, bo to są najbardziej energochłonne momenty na oczyszczalni, czyli systemy napowietrzania, produkcja tlenu do nakarmienia, można powiedzieć, biologii w tlen. Tu też się musimy pochwalić, proszę Państwa, że gmina Łask, tutaj razem z panem burmistrzem prezentowaliśmy nasz projekt na forum ogólnopolskim przed przedstawicielami ministerstw, między innymi Ministerstw Infrastruktury i Ministerstwa Środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele Wód Polskich. Mieliśmy przyjemność pokazać tą oczyszczalnię jako wzorowy przykład wydatkowania środków unijnych. Dlaczego wzorowy? Proszę Państwa, dlatego że podeszliśmy kompleksowo do tej modernizacji i tak naprawdę ta modernizacja, czyli zapewnienie odpowiedniego oczyszczania ścieków, dodatkowo kompleksowo rozwiązała problem m.in. też gospodarki osadowej z wykorzystaniem potencjału, jaki drzemie w tych osadach, czyli pozyskania tego biogazu i produkcji energii elektrycznej. I dlatego to, o czym Pan mówi, podkreśla jeszcze wyjątkowość tej instalacji. Moglibyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać, Panie Prezesie, bo Pan jest mocno związany z tą inwestycją, prowadził Pan ją praktycznie. Miałem to szczęście, że uczestniczyłem od momentów planistycznych, można powiedzieć, marzeń tych zawodowych. Myślę, że będzie jeszcze nieraz okazja. Ja zapraszam Państwa do wirtualnej podróży, żeby zrozumieć, w jaki sposób i co tutaj de facto się dzieje. Mówię o oczyszczaniu, mówię o energii, o oszczędnościach z tego tytułu, o biogazie, bo warto po to sięgnąć. To jest najnowsza technologia. Nasze sprawy, Państwa gościem w programie był prezes przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Łasku, pan Mariusz Sowiński. Bardzo dziękuję panie prezesie za spotkanie. Dziękuję bardzo za możliwość i gościnę państwa w tym programie. Zapraszam na nasz fanpage na Facebooku, gdzie krok po kroku pokazujemy praktycznie wszystkie nasze ruchy. Można prześledzić tam praktycznie od tych 4 lat wstecz całą historię naszego projektu. Krok po kroku, jak ta oczyszczalnia powstawała, no i wszystkie ciekawostki z tym związane. No i zachęcamy przede wszystkim, proszę Państwa, do picia łaskiej, ekologicznej, źródlanej kranówki. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.